Panie trenerze, miło pana widzieć. Początek przygotowań w naprzodzie Żernica. Dzisiaj który? Pierwszy, drugi trening? Drugi trening. Kilkanaście osób na zajęciach, także wszystko wygląda, można powiedzieć, że przynajmniej z zewnątrz, tak jak to powinno wyglądać na ten właśnie drugi trening. Jaka jest pana opinia? Nie jest źle, ale dążymy do tego, żeby było lepiej, przede wszystkim z frekwencją, ale jest to w tej klasie rozgrywkowej rzecz normalna, że to jest czas urlopowy, są rodziny, są rzeczy ważne i ważniejsze, rodzina jest najważniejsza i tu ja tych chłopaków rozumiem, mogą się cieszyć rodziną, mogą się cieszyć pobytem z nimi. I tu nie będę żadnej presji wywierał na chłopakach, a będziemy dążyć do tego, żeby było nas więcej na zajęciach i myślę, że krok po kroku tak to będzie wyglądało do rozpoczęcia sezonu. Przed wami kolejny, trzeba powiedzieć, taki niecodzienny sezon. Mam oczywiście na myśli to, że ponownie będziecie grać mecze poza własnym obiektem, który jest w tej chwili w remoncie. Ma pan już doświadczenie tej jednej rundy, a w zasadzie dwóch rund, tej pierwszej jak graliście u siebie i tej drugiej z tych spotkań wyjazdowych. Jak by pan to skomentował? No jest to doświadczenie, którego już doświadczyłem, będąc w Piaście, bo graliśmy też wszystkie mecze niby u siebie, a byliśmy gospodarzem na Wodzisławiu. Także jakieś doświadczenie mam, oczywiście z pewnymi tutaj nowościami, bo to nie jest łatwo kadrowo i mentalnie zespół skleić na grę na wyjazdach, a wiadomo, że wyjazdowe mecze jeszcze szczególnie w takich warunkach, tutaj praktycznie każdy mecz był meczem derbowym, co wyzwalało dodatkowe emocje w czasie tych meczów. Ale myślę, że żeśmy się obronili jako tako, bo my w tym półroczu, który minął i który żeśmy grali 15 meczów na wyjeździe, my zdobyliśmy tylko 2 punkty mniej, grając taką normalną rundę. Mecz u siebie, mecz na wyjeździe. My w tym półroczu zdobyliśmy tylko 2 punkty mniej, a czym było bliżej końca, ten zespół bardziej krzepł. Bardziej krzepł i bardziej sobie zdawał sprawę, że nikt nam punktów nie podaruje, trzeba biegać, walczyć. No i tak ja to oceniam, że nie było źle. Wspomniał pan o tych meczach derbowych, ale teraz to dopiero czekają was derby i te gminy Pilchowice. Śledził pan poczynania szczebel niżej, czyli w kolektor klasie B. Jakie wrażenia po tamtej rywalizacji? A to tylko, myślę, że to tylko ubarwi tą ligę. Dodatkowego smaczku dostarczy. No i te mecze będą obserwowane przez większą ilość kibiców. No bo to naprawdę i Stanica, i Wilki Wilcza, no bezpośredni przeciwnicy z tej samej gminy. Także no, będzie ciekawie i oby to przyniosło dobre widowiska. Przyjechałem do panów, żeby zobaczyć, jak wygląda ten drugi trening w okresie przygotowawczej. Prosiłbym pana o takie krótkie streszczenie tego, co właśnie będzie czekało pana podopiecznych przez te najbliższe kilka tygodni, ile gier sparingowych. No i oczywiście kolejne pytanie, zapewne pan sobie zdaje sprawę z tego, że musi paść, czyli jakie zmiany ewentualnie kadrowe nastąpią w pana zespole? No tutaj zaczynamy od następnej środy, zaczynamy serię sparingów i to będą praktycznie
główny akcent w przygotowaniu będą gry sparingowe. No chociażby ze względu na to, że najłatwiej w sposób naturalny się przygotować do czekającego sezonu, a jeśli chodzi o drugą część pytania, zmiany. No zmiany będą się odbywały na zasadzie zaproszenia i chęci grania w naprzodzie. Ja nie chciałbym zrobić z mojego zespołu, gdzie każdy może przyjść i sobie pograć, bo ja nie chciałbym tylko grać w A-klasie. Chciałbym grać o coś więcej, jak te miejsca, które żeśmy zdobyli 2 lata temu i rok temu. Tak, będzie to związane z ewentualnymi wzmocnieniami, ale życie pokazuje, że nie zawsze jesteśmy w stanie sobie te życzenia w jakiś tam sposób, żeby się spełniły. Także będziemy pracowali nad tym, żeby zespół, którym przyjdzie grać od początku sezonu, żeby grał zawsze o pełną pulę i z pełnym zaangażowaniem. A jak to wyjdzie, no zobaczymy. Czas pokaże. Czego panu życzę? No i cóż, do zobaczenia na meczach sparingowych. Dziękuję. Dziękuję, panie Piotrze.